Staniątkach, położonych około 30 km na wschód od Krakowa, znajduje się najstarsze na ziemiach polskich żeńskie opactwo benedyktyńskie. Klasztor ten ufundował Klemens Jaksa Gryfita dla swojej córki Wizenny. I od tego czasu, czyli od 800 lat, nieprzerwanie toczy się tutaj klasztorne życie. Kościół i klasztor są obiektami XIII-wiecznymi, o czym świadczy wątek wendyjski. Po oczyszczeniu starego tynku okazało się, że znaczna część kościoła posiada ułożenie dwóch cegieł wozówka, wozówka, główka. To znaczy, że cegła położona wzdłuż i w poprzek. I rzeczywiście można to zobaczyć na całości klasztoru. Więc jest to wielkie zaskoczenie dla wszystkich historyków, dla konserwacji. Klasztor i kościół jest pod wezwaniem świętego Wojciecha, biskupa męczennika. Święty Wojciech był u nas w Staniątkach w 995 roku. Jadąc z Węgier, zatrzymał się w naszej miejscowości i powiedział po czesku: udzielamy tady Staniątki, czyli zrobimy sobie odpoczynek. I tradycja była tak wielka, że tę miejscowość przemianowali na Staniątki, a z biegiem czasu spolszczyli na Staniątki. W klasztorze stanionteckim zachował się bezcenny zbiór starodruków. Najstarszy kancjonał, czyli rękopis zawierający opracowania pieśni religijnych, pochodzi z 1586 roku. Te zabytkowe dzieła czekają na renowację. W 1655 roku Szwedzi tu wtargnęli, byli 9 razy, zrabowali nam cały skarbiec. To była klęska dla naszego klasztoru. Siostry jeszcze prowadziły szkoły. Szkoła była na bardzo wysokim poziomie. Siostry uczyły kilka języków obcych, gry na różnych instrumentach, hafty, gospodarstwo domowe, a przede wszystkim patriotyzmu, miłości do Pana Boga i ojczyzny. Jak przyjechał cesarz Józef II w 1787 roku z całą świtą, przyszli do klas maturalnych, zadawali pytania po niemiecku, po francusku. I to byli zaskoczeni, że rzeczywiście szkoła stoi tak na takim wysokim poziomie. I mówi tak, zastanowił się, mówi, nie będę likwidował tej szkoły, siostry benedyktynki bardzo dobrze prowadzą szkoły. Szkoła nas uratowała od kasacji, a benedyktyni byli właśnie skasowani. Obrazy przywieźli nam tutaj. W Muzeum Klasztornym możemy zobaczyć haftowane przez siostry benedyktynki zbiory szat liturgicznych oraz dekoracje ołtarza, które zadziwiają pięknem i precyzją wykonania. Uwagę zwraca późnogotycka monstrancja w kształcie promieniującego słońca z 1543 roku oraz zabytkowe naczynia mszalne. W gablotach są niedawno odnowione zabytki piśmiennictwa inkunabuły, a na szklanych półkach kolekcje figurek woskowych, które produkowano w klasztorze. Staniątki są bardzo dobrym miejscem dla spacerowiczów. Jest to miejsce położone między Wieliczką, Niepołomicami i Bochnią, niedaleko Krakowa. Mamy otwarty kościół, do którego można wstąpić się pomodlić i po spacerze odpocząć. To po prostu miejsce spacerowe bardzo dobre. Odwiedzając klasztor benedyktynek w Staniątkach, możemy poczuć atmosferę tego niezwykłego miejsca sprzyjającego kontemplacji. A nabywając pierniki i miody produkowane przez siostry, wspomagamy klasztor i tym samym chronimy zbiory opactwa, stanowiące wysokiej klasy dziedzictwo narodowe.